Cześć. Cześć. Witam wszystkich, z tej strony Bielasodowca. W dzisiejszym filmie jesteśmy w hodowli i pokażę wam, jak się zmieniło od czasu tego filmu, co teraz widzicie tutaj, i jakie nastąpiły zmiany. Także zapraszam was na film. Dobra, witam hodowcę. Witam. Proszę mi tutaj opowiedzieć, co pan hoduje, jakie króliki. A więc tak, w hodowli prowadzę dwie rasy, jaką jest kalifornijski czarny oraz nowozelandzki czerwony. Stado składa się z 13 mamek oraz 4 samców. A więc tutaj od razu od góry jest samica ze stada. Udaje się 10 miesięcy ma, od hodowli P96. Tak samo na dole. Tutaj jest trzecia, to jest trochę nieco młodsza. Podaje, że ma chyba 7 miesięcy. A no ale tutaj co mamy? To samo. Te 4 sami to są z hodowli P96. Dobra. Tutaj karmidełka, pojedełka, wszystko tak krystalnie. Tak, a więc do kolejnego segmentu przechodzimy. Od góry samica od pana Żybury, bodajże oceniona 95,5 punkta. Druga samica to jest od pana Gadzińskiego, bodajże ocena 96. Tak. Kolejna to jest też samica 96 od pana Gadzińskiego. A tutaj mało widać, ciemno. No i tu samiec z mojej hodowli 4-miesięczny. No i tutaj samce, a więc tak, od góry samiec 10-miesięczny od pana Żybury z oceną 95, oceniona jako młody. Duży, duży jest. Tutaj samiec od pana Gadzińskiego z oceną 95,5, również oceniony jak na 95,5 punkta. Bodajże brat dostał czempiona 98 punktów w pnie w tym roku. I tutaj co mamy? Tutaj samica z 2019 roku od pana Żybury z oceną 96. A same dole? Samica z hodowli P96, tak. A pana nazwa hodowli to jest dokładna? Hodowla 034. No. Jakieś ogłoszenia pan ma na Liksie? Tak, tak. Pokażemy pewnie coś, tak? Co na sprzedaż pan ma? Tu jest kilka moja czempionka z hodowli pana... Nie pamiętam. Mniejsza o to. 2018 rok, dostała 97 punktów na pniewach. Co mamy na dole? Samica też z 2019 roku od pana Żybury dostała 95,5 punkta. Tutaj mamy samicę też z stada z hodowli pana Mariusza Chmiela. Tak. Kolejny segment. Od góry samiec od pana Piaskowskiego. Bodajże na sprzedaż. Na sprzedaż? Tak. Ogłoszenie na liście się znajdzie, tak? Pod nazwą pana hodowli. Dokładnie. Tutaj dwie samiczki nowozelandzkie, 3-miesięczne. Czy z pana też, hodowli? Tak, też na sprzedaż. Ojciec to jest od pana Szulca 96,5. A tutaj samica 97 czempionka. Tutaj jest samica kalifornijska Havana. O, jakaś młoda? Z 2-miesięcznym młodym. No i tutaj samica ze stada. Podstawowego. Dokładnie. Na dole samiec od pana Walkowiaka dostał 95 punktów. To dużo, tak? Czy mało? Ja się nie znam. Odpowiednie. Odpowiednio, odpowiedni.
Proszę pan nie powiedzieć jeszcze o hodowli. Czym pan karmi może? Ale tak, karmię króliki mieszanką paszałą. Mieszanka paszała składa się z granulatu oraz z trochę większość jęczmień, trochę pszenicy. Wiadomo, zawsze siano jest podstawowym dostępem, tak samo woda. A wodą jakieś witaminy, coś? Tak, zawsze daje zakwaszać, ale tak na odmianę daje na przykład witaminy różne. Aha, rozumiem. Tutaj jest samiczka 4-miesięczna z mojej hodowli. Po rodzicach pana Piotra Stachowiaka. A co to za stolik, który pan ma? No taka konstrukcja. Do robienia zdjęć, czy... Dokładnie. Aha, rozumiem. Tutaj jest na samiczka 2-miesięczna. Matka to jest KH, czyli kalifornijski Havana. Ojciec KC, czyli kalifornijski czarny, z oceną 95 punktów. Miniaturka tutaj będzie z tego. Tutaj mamy samiczkę. Tak, 10-miesięczną. Waga 4700. Na dniach będzie kryta. Tak? Tak. Czyli za niedługo przyjdziemy nagrać młode, tak? Dokładnie. Dobra. Tutaj co mamy? Samca z stada podstawowego 10 miesięcy. Z hodowli pana Trzybury. Ale tutaj jest samczyk 4-miesięczny z mojej hodowli. Jest na sprzedaż. Tak? Tak. Ogłoszenia na Elixie, tak? Można znaleźć. Tak. Albo na pana stronie. O, no właśnie, proszę powiedzieć, jak się pana strona nazywa. Strona nazywa się hodowla 034PO ten okrój. Link będzie w opisie. Na Facebooku, oczywiście. Tak. Tutaj mamy samca, tak? Tak, samiec ze stada podstawowego z 2020 roku. Był na wystawie w Koninie w 2020 roku. Dostał 95 punktów, jako oceniony jako młody. Samiec pochodzi z hodowli pana Walkowiaka. Aktualnie jest na sprzedaż. I oczywiście na stronce internetowej jest wszystko podane. Jak coś, to można tam przechodzić. Tutaj mamy dwie samice dorosłe ze stada. Samice z 2020 roku, od lewej od pana Piotra Stachowiaka w jednym wykocie. Tak samo od, po prawej stronie od pana Piotra Żywury. Aha. Samice będą na dniach też zakłócone. Dobra, ja byłem Braskodowca. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Na razie i cześć.